Tegoroczny Marsz Pamięci poświęcamy nauczycielom. W ekstremalnych warunkach getta nie stracili wiary w wartość edukacji i wzorców moralnych, które starali się przekazać uczniom. Moja babcia, Stefania Schweiger, opiekowała się swoimi uczennicami i nie szczędziła własnych pieniędzy, żeby im ułatwić drogę do zdobycia zawodu. Zabrali ją z domu, gdy mamy nie było, a na stole została po niej szklanka niedopitej herbaty i ta mizerna kartka. Bony wycięte, miód zapłacony, nie popełniaj żadnych głupstw, całuję matka. Każdy człowiek nosi w sobie odzwierciedlenie nieba. Patrzymy na nie cały dzień i pół nocy, ale pamiętamy je jedynie z jego wyglądu w pewnych momentach. Ulice nie są takie same. Teraz są brudne, opuszczone. Domy, wiele zniszczonych, w ruinach. Ludzie całkiem nieswoi. Żydzi wyglądają raczej jak cienie, a nie jak ludzie. Spotyka się czasem tego czy tamtego, którego nie widziało się już dłuższy czas i można się przestraszyć. Ciężko po prostu rozpoznać. To nie jest ta sama osoba, tylko cień dawnej osoby. Jednym słowem, w getcie wszystko się zmieniło. Tylko jedna rzecz pozostała nienaruszona. Głębokie, błękitne niebo. Często patrzę na niebo i dochodzę do wniosku, że niebo w getcie jest również piękne i zachwycające. Nie jest brzydsze niż niebo w Rzymie i gdzie indziej. Jest to jedyne pocieszenie dla oka i dla duszy. Bo gdzie indziej mamy zwracać nasz wzrok, kiedy dookoła unosi się destrukcja, zagłada i naga, zimna śmierć. Jednego brakuje naszemu gettowemu niebu. Nie ma horyzontu. Getto jest tak małe i otoczone murami i ruinami. Nie ma wolnego miejsca, aby oko mogło swobodnie objąć większe pole i zobaczyć szerszy kawałek nieba z horyzontem. Hitler odebrał nam wszystko. Przestrzeń, powietrze, chleb, nawet niebo.